Siemanko, witajcie. Zaczął się kolejny sezon warzywny, przetworowy. I ja tutaj mam ogóreczki z naszych zbiorów, z naszej uprawy. Już namoczone, wyszorowane i namoczone. Jak widzicie, ogórki już u nas obrodziły. I będę robił ogórki kiszone, ale nieco inne. Takie z pazurem, bo będę robił z papryczką chili i z cytryną. Do kiszenia użyję takiej gotowej mieszanki, bo nie zdążyłem sobie nakopać chrzanu. A jeszcze dodatkowo okazało się, że nie mam czosnku w domu, skończył mi się, więc użyję tej gotowej mieszanki do ogórków kwaszonych. Używałem w tamtym roku i całkiem dobrze się spisywała, także będzie ok. Do zalania ogórków będziemy potrzebować zalewę. Ja sobie już nastawiam, tutaj mam 1,5 litry wody i na litr wody taką kopiatą łychę soli kamiennej niejodowanej daję, więc tutaj 1,5 łychy i niech już się nam gotuje, żebyśmy mieli czym zalewać. Troszkę będzie huczeć, bo mi ta indukcyjna kuchenka huczy. No cóż, musimy sobie z tym poradzić. Teraz co? Cytryny wyszorowałem i wyparzyłem. No wiadomo, kupny trzeba tak zrobić. Cytrynę pokroję sobie w plasterki. Takie mogą być troszkę grubsze. Można w ćwiartki, jak komuś bardziej to odpowiada. Nie wiem, ile w sumie będę potrzebował. Na słoik myślę, że, bo to mam takie nieduże słoiki, to około 2 plasterki. A może sobie zrobię tak, że ciachnę na pół. Będzie mi to łatwiej umieścić. I teraz papryczkę. Papryczkę kroję bez wyciągania pestek, żeby troszeczkę więcej ostrości było. Bo nie wiem, jak bardzo jest ostra. Próbowałem kawałek. Jest ostra. Okroję sobie w takie plasterki ciut grubsze. I tak będziemy ją pakować. Dajcie znać, czy jedliście kiedyś, bądź robiliście takie ogórki w tej formie. Bo ja robię pierwszy raz, ale ponoć pyszne. Więc robię i za około tydzień będziemy degustować. Bo ogórki kiszone, tak tydzień do dwóch trzymamy w cieple, a później już, żeby zatrzymać proces fermentacji, kiszenia, wynosimy w chłodne miejsce. Im dłużej kisimy, tym są bardziej kwaśne. Ale to już jak kto lubi. Ja lubię dosyć mocno kwaśne, więc tak tydzień do dwóch w cieple trzymam, później dokręcam i wynoszę. Na dno słoika będę dawał po około 1 łyżki tej mieszanki. I teraz wrzucę sobie plasterek cytryny, 3-4 plasterki chili i układamy ciasno ogórki. Do tych małych słoików wybiorę sobie takie mniejsze, dosyć ciasno je ułożę i zaklinuję tak, żeby nie wystawały mi ponad solankę, żeby nie były miękkie i żeby się nie zepsuły. Tu w połowie jeszcze dam po plasterku cytryny, na bok dorzucę trochę chili i odrobinę tej mieszanki. Klinuję u góry ogórkami, żeby nie wypływały. Ok, ogórki mamy upakowane. Zalewę zagotowaną. I teraz zalejemy sobie. Zalewam gorącą zalewą, to nie przeszkadza na proces fermentacji. Ona i tak ruszy. Leję prawie do pełna. Pomimo, że ogórki były moczone, one i tak jeszcze trochę tej wody nam wpiją. Można skontrolować za 2 dni na przykład i zobaczyć, czy nie brakuje zalewy i dolać ewentualnie. Lepiej, żeby dolać, niż żeby było za mało, żeby wystawały ogórki ponad zalewę. I teraz tak, zakręcamy słoiki, ale tak lekko. Bo jak zacznie nam się proces kiszenia, to będzie
buzować i będzie jeszcze może wysadzać trochę, jak zaczną nam pracować bakterie. I zostawiamy to na takiej tacce albo na jakimś talerzu, na czymś, żeby jak nam tu trochę wypcha, wykipi, to żeby nie zalało nam kuchni. Dobra, widzimy się za jakiś tydzień, jak nam to zafermentuje i będziemy degustować. Do zobaczenia. No i witajcie po 5 dniach kiszenia moich ogórków. Jak widać, woda zmętniała, także już proces kiszenia tutaj zaczął działać. Troszkę, jak mówiłem, wypłynęło tej zalewy. Dlatego nie dokręcałem tak mocno, żeby miało ujście. A teraz ja jeszcze kilka dni potrzymam. Popuszczę, żeby poszły te gazy. Dokręcę i wyniosę do piwnicy, do chłodnego miejsca. A z Wami chciałbym się podzielić, jak one smakują, żeby już móc zmontować dla Was film, rzucić jak najprędzej, bo ogórki już owocują. Za chwilę będzie koniec, żebyście mogli skorzystać z tego przepisu. Więc tak, ja sobie jeden z tych otworzę i upoluję jednego ogurasa, żeby spróbować. Widzicie, dobrze zaklinowałem, że nawet nie chce wyjść. O, jednego takiego jegomościa. A, pachnie już ładnie kiszonką. Czuć cytrynę, czuć taki posmak papryki, koperku. To są tak po tych 5 dniach, to jest powiedzmy ogórki, można powiedzieć, że takie a la małosolne. No, a spróbujmy, jak smakują. Są chrupiące. Solanka już przeszła do wewnątrz. Czuć cytrynę. Czuć lekki posmak chili. Także bardzo fajne ogórki. Dobra konkurencja do takich standardowych kiszonych ogórków. Poeksperymentujcie sobie, poróbcie coś takiego. Można tu dodać na przykład liścia czarnej porzeczki, albo czerwonej, albo liścia winogrona. Też jeszcze doda takiego smaku. Trzeba próbować się bawić przetworami. Wbijajcie na kanał, tam na playlistę przetwory, która się tutaj pojawi. Jest tam sporo przepisów na przetwory, które robiłem wcześniej. Może Wam się przydadzą, może użyjecie. Zapraszam w ogóle na kanał po przepisy jakieś kulinarne, gotowania i tak dalej. Tego jest sporo. Dajcie łapki w górę, jeśli się podobało. Napiszcie komentarz, czy robiliście takie ogórki, czy w ogóle robicie ogórki bądź przetwory. Zasubskrybujcie kanał, niech ten przycisk stanie się szary z czerwonego, a przy dzwoneczku wybierzcie opcję wszystko, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. A mnie to będzie motywować i napędzać do dalszego nagrywania. To co, ja Wam dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.